witam na kolejnej szkółce oświeceniowo-racjonalistycznej. Dzisiaj tematem jest gender. Czym jest gender? Chciałbym, żeby pytanie o to, czym jest gender, stało się punktem wyjścia do dyskusji o naszym społeczeństwie, o naszej kulturze, o tym, jak to, co biologiczne, przenika to, co kulturalne, to, co kulturalne, przenika to, co biologiczne i co się z tym wszystkim wiąże. Dyskusja nasza będzie luźna, jesteśmy dosyć w takim kameralnym gronie, ale sądzę, że to raczej wzbogaci dyskusję, jak powiedziałem, prawdziwą dyskusję, no nie jakiś taki wykład stworzony z jakiejś tam formy dystansu, więc zapraszam do dyskusji. Naszym gościem jest dzisiaj dr Monika Świerkoś, która będzie jakby naszą główną panelistką i opowie nam o gender. Co więcej dodać? Zaczynamy. Może nie będę Państwu tak do końca opowiadać o tym, czym jest gender, bo wydaje mi się, że to, że Państwo tutaj są, świadczy o tym, że już co nieco Państwo śledzili i w mediach, i w ogóle w debacie publicznej. Nie sądzę też, żeby ten termin był dla Państwa jakąś taką nowością. Natomiast faktycznie przy okazji tych dyskusji, i to możemy wspólnie porozmawiać o takich momentach, które okazały się najbardziej takie konfuzyjne, najbardziej absurdalne, ale też żeby spróbować zadać sobie pytanie, skąd te absurdy się brały i te różne zafałszowania i przekłamania, które pojawiły się w tych dyskusjach. Też jakby mając w pamięci to, że sam termin z natury swojej jest problematyczny. I to, że te dyskusje są tak trudne na temat gender, wynikają nie tylko i nie zawsze z tego powodu, że jest to termin obecnie już nacechowany pozytywnie bądź też negatywnie. On już stracił taką swoją opisową siłę, on już w tym momencie bardzo często używany jest jako termin wartościujący. I to jest nowe w języku, to jest taka wtórna konotacja i wtórna taka semantyzacja tego pojęcia. Dlatego już po tej dyskusji gender nic nie będzie takie jak było. Już straciliśmy swoją niewinność genderową i już teraz musimy mieć świadomość tego, że mówiąc gender, nie opisujemy tylko zjawiska, tak jak było to w zamierzeniu twórców tego terminu, tylko być może wchodzimy na pole minowe. A problem jest tym trudniejszy, że jest, mówimy o terminie, który pojawił się w języku polskim relatywnie niedawno i od samego początku, kiedy on się pojawił, były spory, jak go rozumieć i jak go przyswoić do polszczyzny. Bo gender, wiadomo, wywodzi się z języka angielskiego i właściwie jest terminem gramatycznym początkowo, to znaczy oznacza rodzaj gramatyczny. W przeciwieństwie do seks, czyli płci biologicznej, jest po prostu terminem... O, magistra. Jest terminem, który miał za zadanie jakby zidentyfikować w języku płeć osoby, która mówi. W językach pozostałych, które posiadają, tak jak język polski, płeć obiektów jest dodatkową informacją, która właśnie mówi, w jaki sposób mają się połączyć z tym słowem, z tym rzeczownikiem, inne elementy w zdaniu. Więc jego funkcja jest naprawdę czysto konstrukcyjna. I wiedzą o tym wszyscy studenci i studentki obcokrajowcy, którzy w swoim języku nie mają męskiego, żeńskiego i nijakiego i muszą przyzwyczaić się do tego faktu, że wchodząc do języka polskiego, wchodzą w świat, w którym krzesło ma swój gender i to jest gender nijaki. Ręka ma swój gender i to jest gender żeński i długopis też ma swój gender i to jest gender męski. To jest coś absolutnie nowego dla wielu tych osób i coś absolutnie sztucznego. Coś, co nam się wydaje oczywiste i naturalne i właściwie my tego nie tłumaczymy nawet dzieciom, nasze dzieci się po prostu w tym funkcjonują, z tym żyją, ale
Ten przykład najlepiej pokazuje, że gender jest niczym innym jak pewną konwencją kulturową, pewną umową, no bo ktoś kiedyś musiał się w języku umówić, myśmy to odziedziczyli z łaciny, więc za nas się umówili starożytni Rzymianie, że oto wszystkie obiekty będą miały jakąś tam płeć, prawda? Przecież tak nie musiało być. Są języki, które tego nie mają. Więc wszystko zależy od tej umowy, która została gdzieś tam zawarta dawno, dawno temu w historii. Druga rzecz interesująca, jak próbowano wprowadzić termin gender z polskim tłumaczeniem. To znaczy, żeby faktycznie, tak jak w języku angielskim, ułatwić rozróżnienie płci biologicznej od płci kulturowej, próbowano na pewnym etapie wprowadzić określenie rodzaj. I pierwsze prace feministyczne na przykład zawierały taką w swoim języku właśnie to określenie rodzaj, rodzajowy, rodzaj i tak dalej. Niestety nie funkcjonowało to, ponieważ jednak w języku polskim słowo rodzaj biologicznym, prawda? I to wprowadzało jeszcze większe, albo właśnie językowe, prawda? Bo to już jest rodzaj gramatyczny. Więc właściwie to określenie było tak bardzo związane z takim specjalistycznym językiem, że się nie dało tego przyswoić jakby do takich dyskusji kulturowych. Więc został ten angielski gender, no ale wiele osób było właśnie przeciwnych używania tego. I w końcu trzecia rzecz. Jak słowo płeć w ogóle funkcjonowało w języku polskim? Ja to całkiem niedawno sobie jakby uświadomiłam i przypomniałam, że faktycznie w dobie staropolskiej, kiedy używało się określenia płeć w takich sformułowaniach typu, że kobieta ma białą płeć albo że ma piękną płeć, oznaczało po prostu skórę. W bardzo podobny sposób płeć funkcjonowała nie tylko w języku polskim, ale również badacze Szekspira jakby zwracali uwagę, że tamte wszystkie przebieranki, dziś byśmy powiedzieli genderowe, one nam się wydają przebierankami i są sztuczne, ale w tamtym czasie rzeczywiście właściwie nikt się nie zajmował czymś takim jak płeć biologiczna, nikogo to specjalnie nie interesowało, bo liczyło się tylko to, co widzimy, czyli jakby ta naskórkowa warstwa gender była istotna. Autentycznie, jeżeli kobieta założyła sobie w tym miejscu saczek, to była taka torebka na genitalia i w takim ubiorze pojawiła się na przykład na drodze podróżując, odbierana była jako mężczyzna. To znaczy w dobie szekspirowskiej. Dlatego możliwa była gra tą płcią, ponieważ widzowie Szekspira, kiedy widzieli mężczyzn przebranych za kobiety, bo przecież w teatrze Szekspira tylko mężczyźni grali, to naprawdę widzieli, że to są kobiety. Tak było to odbierane. To znaczy widzimy dzięki tym przykładom, że w ogóle samo pojęcie płci, nie tylko kulturowej, ale płci biologicznej, tak naprawdę się historycznie bardzo zmieniało. To też nie jest tak, że płeć biologiczna jest konstans, a tylko gender się zmienia, tylko w ogóle koncept płci jest w całości kulturowy. Tak samo jak koncept natury pojawia się dopiero w momencie, kiedy mamy kulturę. I jakby to bardzo problematyzuje to rozmawianie na temat tego, co jest sztuczne, co było pierwsze, co jest ważniejsze, co jest naturalne, co jest nienaturalne. I bardzo często też osoby uczestniczące w takich dyskusjach o płci mają problem właśnie językowy, to znaczy mówiąc określone terminy, nie zawsze musimy rozumieć to samo wewnątrz tych terminów. Sam termin gender też jest interpretowany przynajmniej z trzech perspektyw. Pierwsza perspektywa mówi o bardzo ścisłym powiązaniu tego, co biologiczne i tego, co kulturowe. I też mówiąc o gender, jest się przekonanym, że istnieje jakaś biologiczna esencja, jakiś biologiczny rdzeń, na którym płeć kulturowa jest nadbudowywana. I to, co esencjalnie biologiczne, jest jakby niezmienne,
jest właściwe albo kobietom, albo mężczyznom. Natomiast to, co kulturowe, to ta nadbudowa po prostu ona się zmienia. Takie stanowisko jest bliskie esencjalizmowi biologicznemu. Jest też esencjalizm psychologiczny, tak? Mówi się o gender, ale uważa się, że to, co niezmienne, taka esencja kobiecości i męskości, bardziej tkwi w psychice, w emocjach, w takiej stronie, powiedzmy właśnie, związanej z przeżywaniem pewnych, z doświadczeniem pewnych zjawisk. I to też jest esencjalizm, ale właśnie taki psychologiczny. Jest też trzecia opcja, to są tylko trzy możliwe, ich powstało jeszcze 3 200 000. Konstruktywistyczna czy konstrukcjonistyczna, bo to są też dwa terminy funkcjonujące, która twierdzi, że właściwie płeć biologiczna niewiele nam mówi w ogóle o doświadczeniu bycia kobietą i mężczyzną. To na zasadzie, jaki koń jest, każdy wie. To jest dziewczynka, to jest chłopiec. To tak naprawdę w kulturze nic nie znaczy. To zaczyna dopiero znaczyć, kiedy zaczynamy te fakty interpretować. Więc interpretacja to jest gender. Ale ten gender jest w całości kulturowo, performatywnie odgrywany. Czyli musimy dopiero zacząć wchodzić w pewne role. Judith Butler, zwana również przez niektórych w Polsce wielbicieli PiS, Judytą Butler, więc Judyta Butler, która nie jest Żydówką, Judith Butler uważa, że inscenizowanie płci, czy wchodzenie w tą rolę, trochę przypomina wejście na scenę i odegranie pewnego spektaklu, ale uwaga, z puli, która już istnieje przed nami. To znaczy nie ma się nigdy absolutnej dowolności w tym, jak odgrywamy bycie kobietą czy bycie mężczyzną. Cały ten spektakl odbywa się na scenie, która została skonstruowana przed nami w ramach funkcjonowania określonej społeczności, która również albo odbierze ten spektakl i go przyjmie brawami, albo rzuci w nas pomidora i powie, to nie jest kobieta, to nie jest mężczyzna. Więc my odgrywamy, jesteśmy w pewnym sensie takimi aktywnymi aktorami i możemy odgrywać swoją kobiecość albo swoją męskość, ale istnieje też jakiś odbiorca takiego performance'u. I ten odbiorca może się zachować zgodnie z pewną konwencją całego spektaklu, przyjętą w danym środowisku, w danym miejscu, w danym kraju, w danej kulturze, w danej klasie społecznej i tak dalej. Więc nawet to stanowisko, które jest skrajnie konstrukcjonistyczne, które mówi o tym, że płeć to jest spektakl, absolutnie nie dopuszcza myślenia, które bardzo często taki wątek pojawiał się w tych dyskusjach, że gender sobie można zmienić, jak się samemu będzie chciał. No to bez przerwy powtarza. Właśnie wręcz przeciwnie, konstrukcjoniści mówią, właśnie Judith Butler, że nie możesz sobie odegrać tego spektaklu tak, jak chcesz, bo istnieje taki odbiorca, taka grupa odbiorców, którzy muszą ten twój spektakl jakoś przyjąć. I jeżeli ty zaczniesz źle odgrywać tą rolę kobiety lub mężczyzny, to przyjdzie taki moment, w którym dostaniesz za to po głowie. Będzie reprymenda, prawda? Czyli nie mazgaj się jak dziewczyna. Prawda? Albo nie bądź taka agresywna jak chłopiec. Nie bij się. Dziewczynki się nie biją. Dziewczynki są czyściutkie. Od samego takiego malucha non-stop widzimy, że ten spektakl odbywa się nie w samotności. Nie ma takiej możliwości, chyba że w dżungli, nie wiem, po prostu... Tam już nie ma gender wtedy. Tam chyba nic nie ma. Nie ma gender. Tam jest po prostu dżungla. Jak nie ma interpretacji, to nie ma... Tak. I również teoretycznie by było, że mi ciężko przetrwać dziecko. To tylko mówię, to jest super teoretycznie. Przypadki się zdarzały. Gdzieś jakiś wysyp demokracji, jak on mi oznacza, czy gdzieś właśnie jakiś tam władca sobie wymyślił, że chce mieć taką plemię jak najbardziej prymitywne. Gdzieś tam jakieś małe dzieci na jakąś wyspę, gdzie było kupę jedzenia, gdzieś takie małe dzieci też rzucono, żeby mi tam, no, to tak prymitywne, że tam jeszcze religii miało nie być, ale i tak jakieś zachowania, czy para religijne się tam pojawiły,
ale tylko nie znam szczegółów, bo to jak się radzisz, tylko na pewno usłyszałem, że próbowałem taki eksperyment, tam jakiś tam pomysł jakiegoś tam radzy, czy to mogliśmy raz zjeść. Ale to raczej była kwestia taka, nie znam szczegółów, nie mogę tutaj opisać, jak to wyglądało, ale ktoś w każdym razie eksperymentował z taką... No bo to dopiero by pokazało, czy już rasa ludzka posiada w swoich genach pewną informację na temat nie płci biologicznej, ale właśnie gender. To są bardzo ciekawe wątki. Ja się niestety nie wypowiem na ten temat, ale kiedyś rozmawiałam z bardzo taką interesującą osobą, która zajmuje się genetyką, co nam się wydaje właściwie zajmowaniem czystą biologią. I okazało się, że z punktu widzenia też ewolucyjnego, fakt, że mamy czerwone usta, które nam się wydaje taką cechą właśnie genetycznie zakodowaną, prawda, rasową i tak dalej, wcale tak na początku nie było. Usta miały kolor skóry dookoła, prawda, nie odróżniały się. Natomiast z powodu tego, że zaczęła być to cecha, której zaczęto przypisywać pewne seksualne znaczenia, to znaczy osobniki z ciemniejszym odcieniem ust zaczęły być faworyzowane w przypadku rozmnażania, jakby te geny zaczęły reagować na tą preferencję i z biegiem czasu każde kolejne pokolenie zaczęło się rodzić z coraz ciemniejszym kolorem tutaj tych ust. No i to chyba najlepiej też pokazuje, że po prostu już nie da się jakby oddzielić natury i kultury. Nawet na tym poziomie genetycznym. My nie wiemy, jaka część tego kodu, który my mamy w głowie, wynika po prostu z jakiejś takiej powstałej poza kulturą, nie wiem, interakcji, a jaka część tego kodu genetycznego wynika z tego, że, nie wiem, w ewolucji pewne cechy na przykład są faworyzowane. One są faworyzowane właśnie na sensie kultura, tworzy zapotrzebowanie na pewne cechy, kwestia urody, czy piękna, nie piękna, atrakcyjność seksualnej, czy nie. I wiadomo, że potem, że w jakiejś kulturze faworyzowanej jest jakiś typ wyglądu, nie wiem, naturalna blondynka, powiedzmy, czy niebieskie oczy, to może to spowodować, że w kolejnych tam pokoleniach, chociaż niebieskim oczami to tak nie do końca, bo to jest genetyczne, ale ogólnie rzecz biorąc, sprawa polega będzie tu na tym, że ta kultura faworyzuje pewne wzorce, to są częściej przekazywane i wtedy, jak ktoś jest bardziej atrakcyjny, ma więcej dzieci, atrakcyjne seksualne przykłada się na więcej dzieci, to wiadomo, że te dzieci mają też te geny, więc są przekazywane więcej, więc rzeczywiście kultura ma tutaj ten wpływ. No bo właśnie, cała kultura czy ma... jest też inny pogląd, który... bo skoro jesteśmy gatunkiem stadnym, prawda? I nasi najbliżsi kuzyni są też gatunkami stadnymi, czy socjolodzy zwierzęcy, którzy dopatrują się, że można u małp czy podobnych gatunków następnym odrębnić niemalże pierwotne wzorce prawie wszystkich ludzkich zachowań. W związku z tym to nie jest tak, że byśmy nagle się u nas pojawiła kultura, tylko po prostu to jest jakby naturalne rozwinięcie zachowań społecznych, jakie występują o naszych pokrewnych ssaków i o tych, które już wyginęły, a oraz o innych zwierząt, które specyfika jest taka, że są gatunkami stadnymi. To znaczy, że interakcje, no bo już nie da się odróżnić interakcji pomiędzy zwierzętami. Bo tak naprawdę to, że nie mówią, to jest jakby jedyna różnica od zachowań człowieka, czy od zachowań kulturalnych. Znaczy nie mówią, posługują się językiem. Tak, ale to posługują się zdolności. Znaczy, tak, ale to jest... Nie mówią, bo im się struny głosowe nie wykształciły. Po prostu na tej zasadzie nie mówią. Tak, a to jakby, no tak, prawdopodobnie nikt jeszcze nie... Ale są te badania dotyczące komunikacji symbolicznej. Co najwyżej podejrzewa się delfino przekazywanie wrażeń abstrakcyjnych, czy czegoś, co nie jest prostym sygnałem, więc być może na jakimś etapie to się pojawiło u człowieka i to jest ta różnica pomiędzy... Ale w ogóle, że mogłoby się zauważyć, to nawet wcześniejszy, bo za elementy, które kulturowe. Mogłoby się nie powiedzieć, co to jest kultura. Przypadam, że na religioznawstwie nie uczono
najprostsza definicja kultury, właściwie to jest mniej taka sytuacja, to, co wytwory jednego pokolenia są przekazywane kolejnym, jako pierwotne pokolenie znika, dany wiek, po prostu stworzyła, czy koncepcja, czy coś jest przekazywana dalej. Więc dziedziczenie pewnych umiejętności, zdolności, pewnych pomysłów, czy tworzenie jakichś specyficznych narzędzi, czy pewnej zasady działania, to można to wyglądać kulturą i rzeczywiście można zauważyć u wielu gatunków małp, które coś tam jakieś sytuacje dostosowawcze muszą nowego stworzyć, przekazują te swoje doświadczenia kolejnym pokoleniom. Nawet jak pomysłodawca już umiera z śmiercią naturalną, to jednak nadal koncepcja czy tworzenie narzędzi przekazywana jest dalej. Zresztą w innym stanie, w innym okręgu, w innym terenie, jest trochę inna sytuacja środowiskowa, takich rzeczy się nie wykształciły. Więc to jest jak widać, takie elementy kulturowe są. Tylko z jakiegoś języka, które nawet... Powstała w jakimś... po to, żeby odróżnić nawet od zwierząt, prawda? Żeby nazwać, że my jesteśmy człowiekiem, to mamy kulturę, a zwierzęta tego nie mają, prawda? Czyli po coś, jakiś konstrukt kulturowy, czyli jakiś model, bo to wszystko jest modelem. Wielbiam, jak się na okładach społecznych mówi o modelach, a potem się szuka kogoś, kto do tego modelu pasuje, okazuje się, że nic pasuje. Chociaż czasem te modele jakby tłumaczą różne zachowania, to tak jakby bardziej ogólnie. To jeszcze tak dygresyjnie powiem, że nie wiem, dlaczego mój komputer podkreśla słowo konstrukt jako nieprawidłowe. Nie, może nie ma w słowniku. No nie znam go. No ale przedziwna jest to sprawa, ale jakby też... W polskim społeczeństwie podkreśla słowo gender. Bo... Gender też oczywiście jest zmieniony, chociaż ostatnio jakoś tak dziwnie zaczął mi komputer zmieniać na dużą literę. I to jest dla mnie ciekawe, czy to zostało przyswojone do tego słownika... No, jako imię. Tak, jako nazwisko może czyjeś, tak, prawda? Tak. Ten gender, który wymyślił gender, więc może to o to chodzi. Natomiast rzeczywiście myślę, że już przynajmniej te polskie wersje powinny mieć to słowo, zwłaszcza tą zbitką ideologia gender, żeby to się wszystko zgadzało. Z tym, że tutaj właśnie w tym wątku tych genów, tego dziedziczenia jest coś, co tak wraca echem w całych tych dyskusjach o gender, czyli to używanie też tego określenia naturalny i nienaturalny, czyli inaczej naturalny i sztuczny w sposób wartościujący. Tak jakby właśnie łatwo było odróżnić to, co naturalne od sztucznego, w sensie takim, a to, co biologiczne, od kulturowego. Chyba po prostu jesteśmy na takim poziomie cywilizacji i jakby kultury, że w tym momencie to już nie jest możliwe, jeżeli w ogóle kiedykolwiek było. Nie, to był tylko moment. Natomiast to myślenie tymi binarnymi, nie? I to używanie tego binarnego podziału w taki sposób, żeby nadać temu pewną wartość. Czyli to, co naturalne, to jest to, co pochodzi od Boga, to co nam dała natura, prawda? Od religii, ale to jest dobre. Tak, od zarania dzieł. Naturalne jest dobre, tak? Tak, naturalne, czyli dobre. Też nie zawsze. Też nie zawsze, ale zwykle w tej... Już mamy te koncepty, świat stworzony przez Boga, ale mamy w gnostycyzmie koncepty, że na niższy jakiś Bóg, który stworzył świat materialny zły, natura jest zła, jest nieczysta. No, więc też te koncepty religii też mieliśmy, to tam nawet na poziomie religii. Jasne, tylko myślę sobie tutaj o tym kontekście naszego kraju, jako katolickiego jednak kraju, w którym właśnie tak łatwo jest zmanipulować te terminy, które po prostu właśnie, jeżeli w takiej dyskusji bierzemy udział i ktoś mówi, nienaturalne jest to, żeby kobiety na przykład robiły to czy tamto, albo nienaturalne jest, żeby mężczyzna na przykład sam wychowywał dzieci, bo wiadomo, że on, nie wiem, z psychicznego punktu widzenia nigdy nie będzie, prawda, takim dobrym opiekunem jak na przykład kobieta. Albo że naturalne jest, że każda kobieta ma instynkt macierzyński. I tworzenie tego typu właśnie określeń, które służą właśnie jakby wartościowaniu pewnych zjawisk, podczas gdy już samo to określenie naturalne i nienaturalne jest nacechowane w użyciu tych osób. I to jest też naprawdę taki duży jakby problem w dyskusjach, tak? Bo jeżeli ja nie chcę powiedzieć, że coś, nie chcę się zgodzić na to, że coś jest naturalne, to automatycznie jestem wspychana na pozycję osoby, która chce powiedzieć, że to jest sztuczne.
A skoro to jest sztuczne, skoro gender jest sztuczny, to zaraz pojawiają się głosy, że to jest coś w rodzaju takiej inżynierii genetycznej, że ja chcę z chłopczyków robić dziewczynki, a z dziewczynek robić chłopców. Czyli jak wchodzę na pozycję osoby, która mówi, że coś ma pochodzenie kulturowe, a nie biologiczne, czy coś nie wywodzi się z natury, bo ja nie wiem, co to ma za znaczenie, jak to znaczy, tylko że coś jest kulturowe, to od razu jest mi przypisywana taka intencja, że ja właśnie jestem zwolenniczką kombinowania takiego tutaj z tą płcią, że jak tam Angelina Jolie i Brad Pitt mają tam, nie wiem, dziecko i oni twierdzą, że to dziecko chce być chłopcem, a to jest dziewczynka, to będą, jak ją będą ubierać, prawda, w spodnie i tam w jakieś inne ubranka chłopięce, to właśnie sprawdzą, czy ta biologiczna płeć zostanie spłoniona. Bo takie były w zeszłym roku podawane przykłady. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, była taka dyskusja, czy chłopcom dawać bawić się lalką. No wielkie halo. No bo jak oni się będą bawić tą lalką, to na pewno im się po prostu coś takiego strasznego w środku zrobi, że się zamienią w dziewczynki i my będziemy za to odpowiedzialni i cała otoczka wokół tego była robiona trochę jak z Frankensteinem. Czyli jak ktoś chce być zwolennikiem gender i mówienia, że jednak to kulturowy kontekst wytwarza płeć w o wiele większym stopniu niż po prostu biologiczne rzeczy, to staje się takim właśnie Frankensteinem, który ma skłonności do tego, żeby właśnie zabawiać się w takie potworne zlepianie, przeszczepianie, kombinowanie, może komuś coś wyciąć, może komuś coś dokleić, nawet jeżeli to się ma odbyć tylko na poziomie ubioru, to wszyscy wiedzą, co za tym przebieraniem sukienki się kryje. Tak? Jakby pozbawianie mężczyzn męskości, czyli po prostu kastracja. I to wyuwalnia taką panikę. Po prostu robi się panika, która i to jest jakby celowo wytwarzane, a przyczyna tego leży w tym właśnie, jak jest zdefiniowana pojęcie jakby natury i kultury. Ale ja bym się wcale nie dziwiła, ponieważ prawdopodobnie więcej niż 50, około 10% społeczeństwa w ogóle nie poddaje żadnej krytycznej analizie żadnego zjawiska społecznego albo humanistycznego. I to 50 nie poddają. Poddają właśnie. Ponieważ nie potrafią się wypowiedzieć. I to jest chyba bardzo optymistyczne, te 50, bo ja bym tak naprawdę powiedziała 80, co najmniej procent. I mówiąc, my jesteśmy na jakimś poziomie cywilizacyjnym, to trudno powiedzieć, o kim mówimy. Tak naprawdę. Dlatego wszystkie, całą krytykę gender jako działanie polityczne ma taki ocen. A ludzie boją się wychodzić poza swoje jakiekolwiek schematy i te właśnie genderowe, czyli codzienne funkcjonowanie, jeżeli nie mają pojęć, nie mają czym operować, obawiają się też presji społecznej, więc ja się zupełnie nie dziwię, mam kontakt z różnymi środowiskami, że to jest nie do pojęcia, to jest nie do przeskoczenia. Lepiej to ominąć, żyć własnym życiem, albo się poddać indoktrynacji, niż cokolwiek poddać refleksji. Takie mam własne doświadczenia z naszym społeczeństwem. Oczywiście nie ma badań, bo jakby nie ma takich badań przekrojowych, psychologiczno-psychiatrycznych naszego społeczeństwa. To są takie hipotezy wyciągane na podstawie tego, co krąży w kulturze masowej. I jakby dane są takie, że tam, ta hipoteza brzmi wiarygodnie, czy jest prawdziwa, to pewnie tego nie sprawi. Natomiast, że jesteśmy społeczeństwem ludzi niepewnych siebie, znacznie wyższym... Ale mówisz o Polakach. Tak. Że o znacznie większym poziomie kompleksów społecznych i osobistych niż jakby ta typowa reszta Europy. I to ma podłoże historyczne, prawda? Tyle, że to jest pogłębiane przez religię i przez zachowania i przez wiele generacji taka krytyczna analiza była tłumiona albo zbędna, albo uznawana za nicelową.
W związku z tym jakby z jednej strony to stwarza takie reakcje, że potrzeba samopotwierdzenia i trwałych wzorców, jakie by one nie były. Tylko że jeśli ktoś potrzebuje stałego wzorca, to każda próba kwestionowania tego jest kwestionowaniem jego wyboru, jego osoby. To nie ma nic gorszego dla człowieka niż zmusić go do zakwestionowania jego wyborów życiowych, czy tego, co on uważa za jedną stałą rzecz w swoim życiu. To jest zmiana tożsamości, to jest bardzo bolesne i się Tak. Większość tego nie przeżyje, z wyjątkiem tych, którzy twierdzą, że się nie poddadzą się zmianie i prędzej zmuszą do zmiany tych, którzy w ogóle sugerują, że coś należy zmienić. I to jest jakby bardzo problematyczne, znaczy makro, one są trudne do weryfikacji, ale jakby to powiedzieć, wiele pośrednich powodów potwierdzają to, że musi być kilka generacji, które powiedziałbym, wychowają się w czymś, co można by nazwać takimi względnie normalnymi warunkami, tak? A przynajmniej bez jakichś wielkich traum, bez wielkich prześladowań, bez jakby prób nie robienia niczego. I wtedy dopiero może nastąpić jakieś takie wyrównanie samoświadomości, że skoro nikt mnie nie zmusza do czegoś, to może w końcu ja się zastanowię, czy ja nie wiem, sam jakby wybrać czegokolwiek poza tymi stałymi, narzuconymi i bezpiecznymi wyborami. I tu gender jakby taką próbą podważania podstaw funkcjonowania społecznego. Właśnie ja nie do końca to rozumiem. W jaki sposób to zostało w ten sposób zinterpretowane, że jakby zaraz, kiedy my próbujemy za pomocą kategorii gender, bo też czym innym jest gender, który każdy z nas posiada, i to nie może być pytanie, czy po prostu ja mam gender, czy można komuś zrobić gender, po prostu się go ma, tak jak się ma wagę, wzrost, nie wiem, niebieski kolor oczu, jego się, ma się ten gender, czy to gender, czy ta gender. I koniec, jakby tutaj to nie jest nasz wybór. My tutaj jakby niczego nie możemy, znaczy nie możemy dokonać takiego wyboru mieć albo nie mieć. My możemy próbować, tak jak Butler mówi, grać z tymi konwencjami genderowymi, które są na nas nakładane. To znaczy, jak ja się urodziłam dziewczynką w określonej rodzinie, to byłam wychowywana w określony sposób i w toku tego wychowania, tej socjalizacji i w domu, i w szkole, i na podwórku, i w różnych innych miejscach, jeśli wychodziłam poza przyjęte w moim środowisku zachowania dziewczynki, a potem już dorastającej kobiety, jeżeli coś było niezgodne z tym modelem, to ja od razu dostawałam taką informację zwrotną i teraz tutaj jest element wyboru. Ja mogę się do tej informacji zwrotnej dostosować, a mogę sobie pomyśleć, o co ci chodzi, to jest twój problem, tak? Jeżeli uważasz, że ja jako dziewczynka powinnam pozmywać, myślę tutaj o moim bracie, za tobą gary, ponieważ ty jesteś chłopcem, a ja jestem dziewczynką i ja mam to zrobić, to się mylisz, bo ja nie mam ochoty na coś takiego i to jest twój problem. I to jest ten element wyboru. Prawda? To jest ten element, który chyba najbardziej niepokoi konserwatystów, bo to jest ten element, o którym gender, Butler mówiła, że to jest miejsce subwersji. To gender samo przemówiło. Prawda? Czyli ten moment buntu nie jest w tym miejscu, że ja mam albo nie mam gender. Jeśli ja sobie nie będę jakby odgrywać tego genderu, to ktoś mi go narzuci. Prawda? To jest gąbrowiczowska gęba. To jest forma, którą każdy z nas musi jakąś mieć, o ile wchodzimy w relacje społeczne. Bo być może tylko przed samym sobą jakiegoś genderu mogę nie odgrywać, chociaż pewnie i też nawet przed lustrem, prawda, strojąc miny. Nawet nie mając lustra. Dokładnie, czyli po prostu gender się ma, przed nim nie można uciec, tak jak i przed gębą i maską i tak dalej, więc wszystkie to straszenie. Jak się obronić przed genderem, albo właśnie w jaki sposób go jakoś oddalić, jest po prostu wytwarzaniem jakichś lęków. To tak właśnie jakby się kogoś straszyło, że jak się obronić przed siłą grawitacji, taką zrobiłam analogię. No siła grawitacji jest, czy nam się to podoba, czy nie. Jej podlega. Prawda?
Ja mogę co prawda sobie z nią jakoś próbować igrać i chodzić może nie prosto, jakoś tak, coś. Oczywiście głupi przykład, ale on najlepiej pokazuje, że jakby, jakby z tym poziomem słowa gender, jakby nie, po prostu nie można go zanegować. Oczywiście gender znaczy również pewną kategorię patrzenia na świat. I tu częściej się mówi o wrażliwości genderowej. Można mieć wrażliwość klasową, można mieć wrażliwość społeczną, można mieć wrażliwość ekologiczną i można mieć wrażliwość genderową. I to albo się ma, albo się tego nie ma, albo się można tego nauczyć. Natomiast można to również odrzucić. W sensie takim, jeżeli nie interesuje w ogóle ten wątek, nie wiem, dyskryminacji ze względu na gender, to ja sobie te okulary składam, to jest mój wybór i ja nie będę widział tych problemów. Ani nie będę ich widziała. Nie będę widzieć, że jest dyskryminacja, że dzieci mają duże problemy związane jakby z tym wchodzeniem w tą rolę. To jest bardzo często bolesny proces, prawda? Chłopców, którzy muszą zrezygnować ze swojego ulubionego różowego koloru, ponieważ grupa to, prawda, na nich wymusza, prawda? I te ulubione różowe podkoszulki w którymś momencie idą gdzieś dalej. Natomiast jeżeli na przykład jestem rodzicem z wrażliwością genderową, z pewną świadomością genderową, to ja w tym momencie mogę powiedzieć mojemu dziecku, a dlaczego ty masz się dostosowywać do tego, czego inni od ciebie oczekują? To jest po prostu uczenie Polaków, bo wydaje mi się, że to jest też w jakimś stopniu taka cecha związana właśnie, nie wiem, z tym, czy narodowo my mamy taką skłonność do takiego pozytywnego buntu. Do tego, żeby przybierać takie postawy aktywne w społeczeństwie. Że jeżeli wszyscy chodzą na religię, a ja mam to w nosie, to ja mam tę odwagę cywilną nie posłać swojego dziecka na religię i nie czuć się z tego powodu ani winna, ani w kompleksie, ani nie odczuwać tego strachu, ojejku, zniszczą psychicznie moje dziecko. Bo to jest taka cecha, którą ja widzę, że funkcjonuje nie tylko jeżeli chodzi jakby o kwestie genderowe, tylko w ogóle o kwestie inności. Jesteśmy społeczeństwem, w którym trudno, jeszcze trudno jest być innym. I raczej mamy taką tendencję, że dla dobra dziecka uczymy dziecka, masz być taki sam jak wszyscy. Albo taka sama. Będzie ci łatwiej w życiu. No nie będzie łatwiej w życiu. Po prostu to jest jakby taka kwestia do jakby nauczenia tego, że nawet jeżeli te presje społeczne są bardzo silne, a w przypadku gender są bardzo silne i są codzienne. Dwa dni temu kupowałam pióro dla mojego syna i wzięłam takie czerwone, a pan w sklepie mi mówi, czy na pewno chce czerwone, no bo przecież chłopcy się będą śmiać z niego inni. I ja, wiecie, co państwo zrobiłam? Automatycznie mówię, nie, to czarne. I za chwilę mówię, nie, to czerwone. I to jest właśnie ten moment takiej autorefleksji, czy ja mam ochotę naprawdę tak bardzo przejmować się tą opinią wszystkich i tych presji, czy naprawdę to jest taka tragedia być innym, być sobą. Bo trochę tak jesteśmy uczeni. Ja też byłam uczona, żebym się nie wychylała przed szereg. Zwłaszcza jako dziewczynka. Zwłaszcza jako mała dziewczynka. Bo mi się tam stanie krzywda, jeżeli ja będę inna, to wszyscy będą mi pokazywać palcem, tak? Łatwiej mi będzie w życiu, kiedy będę właśnie taka zwyczajna. I wydaje mi się, że to jest taki ogromny plus tej edukacji genderowej, tylko w ogóle ona znowu jest tak zdemonizowana, że w edukacji genderowej to jest właśnie chodzi o to, żeby poprzebierać chłopców w no nie, że będą płeć zmieniać. A przez to zmienią płeć. I masturbowanie dzisiaj się. A nie, to już ksiądz oko. No właśnie, ale jego i Beata Kempa. I Beata Kempa z parlamentarnego. Tutaj w ogóle nie ma logiki, bo przecież z jednej strony przecież ta płeć jest biologiczna, więc taka silna. Więc jak to zmienianie nie ma sensu. A z drugiej strony ubranie dwa razy sukienki czy dwa razy spodni może tej płci biologicznej takiej silnej zagrozić, aby ją złamać. No jak pan widzi, no.
spodnie, no i co się zrobiło? To się miało tak wyświetlało. Musisz się zrobić. Matko, ja się zachowywałam jeszcze w takim momencie, w którym donoszałam spodnie po moim bracie. Z traktorkami, prawda, jakieś tutaj takie chłopięce rzeczy. I obawiam się, że dzisiaj to już byłoby prawie niemożliwe. To znaczy dziewczynka, która przyszłaby do szkoły czy do przedszkola w takich chłopackich dżinsach, prawda, w jakieś traktorki czy nie wiem, rakiety, to już nie byłoby niezauważalne. To już być może zostałoby poddane jakiejś dyskusji. Bo faktycznie, kiedy wchodzę do sklepu, to już w tym momencie ten rozdział na zabawki dla chłopców i zabawki dla dziewczyn, ubranka dla chłopców i ubranka dla dziewczyn się pogłębia. On się nie zmniejsza. Wyraźnie oddzielone legały. Tylko po prostu świat różu i wszystko inne, prawda? Świat różu często, bo to jest taka, że ta... Nawet jest, są regały z książkami dla chłopców. Tak, jaki kolor mają. Ale ten świat kobiecy... To jest jeszcze gorzej, bo w księgarniach są już regały literaturą dla chłopców i literaturą dla dziewczynek. Dokładnie. To jest kwestia okładek. I to jest coś, co w takim niby naszym liberalizującym się, postępowym, takim właśnie... Postępnym świecie właściwie... Te zdjęcia to by trzeba było pokazać tym wszystkim, którzy twierdzą, że ten podział na męskie i kobiece to tak już niestety się nam skończył. Że już teraz nie ma takich prawdziwych kobiet i nie ma prawdziwych mężczyzn. Bo właśnie te zdjęcia najlepiej pokazują, że coraz silniej ta różnica płciowa jest zaznaczana, przynajmniej tak od strony takiej komercyjnej. Być może kapitalizm to świetnie, okazało się, że nic tak dobrze się nie sprzedaje, no bo właśnie, jak ma się syna i córkę, no to już trzeba kupić dwie różne zabawki, prawda, czy dwie różne pary spodni, bo inaczej biedne dziecko będzie miało kompleksy na całe życie, prawda. Potem się bardzo dobrze sprzedają role społeczne w momencie dojrzewania seksualnego i tak dalej. A ja otrzymuję raz w miesiącu telefony na zaproszenia na degustację i kupno garnków. I twardo odpowiadam, że u mnie mężczyźni gotują, bo zawsze gotowali lepiej ode mnie. Chociaż tak próbują nas manipulować. Natomiast ja dalej będę podtrzymywać to, że nasze społeczeństwo jest konformistyczne, nieprodukowane i to jest bardzo duży problem, jak upowszechnić pojęcie, czy w ogóle równościowe, czy genderowe, to uważam, że będziemy przeciętnym takim społeczeństwem, które będzie podlegało trendom, takie, które akurat zawieją, mam nadzieję, zachodu bardziej. Potrzeba minimum stabilizacji i pewności siebie, to dopiero wtedy jest możliwość jakby szukania odpowiedzi, kim ja jestem. Jest ta chwila momentu, kiedy ta refleksja w ogóle może dobrze. Refleksja, to nawet nie jest kwestia wykształcenia, tylko ale do stabilizacji życia, dopóki nie ma tej chwili, kiedy mogę bezpiecznie zastanowić się nad sobą, to w ogóle reszta, wola polityczna nie ma żadnego znaczenia ani nauczania. Ludzie walczą w rolach społecznych o przetrwanie po prostu, natomiast potem mogą dyskutować, ale nie muszą, prawda? No tylko, że ja rozumiem ten argument, tylko niepokojące jest dla mnie to, że w czasach, których na przykład i ekonomicznie, i politycznie było o wiele mniej stabilnie niż jest teraz. Literatura, na której ja się wychowałam, była literaturą, taka popularna literatura. Chłopak czy dziewczyna, czyli tam... No właśnie. I Jezus, no przecież dzisiaj nikt by mi nie pozwolił takiego tekstu przeczytać, że po prostu na wakacje jedzie dziewczyna i jest swoim bratem, a brat jedzie i jest swoją siostrą. Chłopak z dziewczyną. I to jest normalnie w szkole czytane, było czytane i naprawdę my się z koleżankami bawiłyśmy, prawda, w wojnę się bawiłyśmy. A koledzy gotowali również tam zupy z błota, prawda, na tych budujących się blokowiskach.
No a teraz się okazuje, że im bardziej ta sytuacja się stabilizuje, im większy mamy taki status ekonomiczny, jest coraz jakby lepiej, mamy więcej też tego jakby kultura czasu wolnego się w ogóle pojawiła, tak? Kiedy też porównuję model rodzicielstwa, na przykład moi rodzice o wiele mniej czasu spędzali z nami, po prostu dzieci wychowywały się bardziej w grupach rówieśniczych lub też samodzielnie na placach zabaw. A teraz dzieci, no jednak jest taki model bardzo takiego partnerskiego i zaangażowanego rodzicielstwa, prawda? Więc wszystko by wskazywało na to, że właściwie powinno się poprawiać. A właśnie gdzieś z obserwacji wynika, że to się pogłębia, ten problem i ten rozdział między tym, co wypada chłopczykowi, co wypada dziewczynce. No ale były czasy, kiedy choćby te prawa reprodukcyjne były jakoś zabezpieczone, znaczy, one świadomie. Szkoła nie była skrytykalizowana, ale był też nominalny model równościowy płci, przynajmniej nominalny, no właśnie, prawda? On nie mógł być, faktycznie mogło być różnie, ale nominalnie w tej sferze jakby. I było pozwolenie na ten przekaz oraz dofinansowanie tego przekazu, a teraz. Kultura jest bardzo demokratyczna, cokolwiek to znaczy. Chyba komercyjna, przekaz, ale jeszcze zideologizowana na poziomie edukacji szkolnej, bo to jest właśnie kwestia lektur, że tego, kto się dzieci udaje do czytania, czy nie, co mają przeczytać, co nie. I to się sporuje, że następuje ta ideologizacja szkoły, więc pewne treści są nieświadomie usuwane. I to jest jeszcze kolejna sprawa, to jest to zagrożenie. Nie bez powodu sprawy ideologii gender wyszło ze środowiska stricte kościelnego, że to biskupi, że to jak para pedofilia, to się potem oko wymyśli ideologię gender, swoją całą narrację, którą wcześniej stosował do opisywania na przykład zagrożenia ateistów, bo nie układa awantura o ideologię gender. Tutaj nawiązano trochę różnych pis, jak różni duchowni wypowiadali się o ateistach. Obraz ateistów jest przedstawiany. Powiem szczerze, że chyba tam były też jakieś teksty o księdza Oko. No, wcześniej Oko w ogóle atakował homoseksualistów, ale były tych podobnych, założyły wspólne elementy dyskursu, typu, że ateizm pochodzi od marksizmu, gender pochodzi od marksizmu. Taki cały element przymiotników, które po prostu się powtarzali. To wszystko to samo, że ateizm, gender, homoseksualizm, Unia Europejska, to wszystko, no, Unia Europejska jest to też oczywiście. Skandynawia. No, w ogóle tam jest mieszanie. Tam Boga nie ma. Ruja i Borutrucho w tej stanie. W ogóle jest to najgorsze. Nie bo więcej jest stworzył. No, słuchając się z roku, można mieć wrażenie, że tak. Niestety ja dzisiaj, jak właśnie sobie przypominałam te początki, w ogóle jak to się stało, że moja koleżanka właśnie, moja studentka z Ameryki mówi: Jezus Maria, wy rozmawiacie tutaj w mediach o gender studies. Przecież to jest stricte naukowa, bardzo skomplikowana w ogóle dyskusja. Jak to się dzieje, że wy tu w Polsce po prostu, że tak powiem, pod strzechy to gender weszło i teraz na ulicach, w parkach, na ławeczkach, pod sklepami, w tramwaju, po prostu wszyscy dyskutują. No to jest tak jakby, nie wiem, no nagle właśnie jakbyśmy zaczęli rozmawiać o tej fizyce kwantowej i się, prawda, spierać, prawda, czy za, czy przeciw, czy tu, a ja nie, ja dziękuję, ja jestem przeciwko fizyce kwantowej i tak dalej. Więc ona okiem, że ja w ogóle na to nie zwróciłam uwagi, że ona mi pokazała jakby absurdalność całej tej sytuacji. Jak do tego doszło, że na tak skomplikowanym i akademickim gruncie rzeczy pojęciem właśnie rozmawiają o tym, no wszyscy, prawda, w takich dziwnych miejscach. No tak, ale to zwulgaryzowano do absolutnych granic. No więc ja sobie, o tym jest. Tak, no ja niestety zdałam sobie sprawę, że tu w ogóle nie, od początku nie chodziło o dyskusję. Ale oczywiście, że tak. Tylko po prostu o temat zastępczy. Tak. Najlepiej, żeby tam się pojawiło jakieś obce słowo. Tak. Najlepiej w połączeniu z ideologią, której większość z czasów komunistycznych, no to wiadomo, jak się będzie kojarzyła. Oczywiście, uwikłać w to kilka celebrytów plus jakieś autorytety naukowe, którym o naiwności będzie się wydawało, że coś tutaj da się wyjaśnić, wytłumaczyć, dlatego to była taka woda na młyn, że po prostu wciągnęło mnóstwo osób w dyskusję, w której w ogóle o dyskusję nie chodziło, prawda?
I to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że to się udało, to znaczy jeżeli trzeba było odciągnąć dyskusję na temat kondycji polskiego kościoła i tej przemocy, która tam ma miejsce, no to to się udało, po prostu. Więc to jest naprawdę takie bardzo niepokojące, a z tej dyskusji tak naprawdę nie wynikło nic. To się okazało, na pewno już to jest wygodne narzędzie jeszcze do kolejnych rzeczy. Zaczął Kościół, żeby odwrócić uwagę, ale teraz przejmą to partię. Kępa Solidarnej Polski chce się na tym wypromować, więc to jest jej strategia polityczna. Najgódko dzisiaj zrobią konferencję gender, jak się przed tym bronić, zrobimy strategię polityczną. No on ma takie hasło wyborcze przecież, bo to pojawił się temat, który do pewnego grupy... Nie widział pan? Co przerażeni no właśnie pan, bo już te plakaty piszą po mnie. Elementarni rzeczy... To niech pan jak zobaczy Legutko, niech pan podejdzie i przeczyta. On ma czytać, jak tego uniknąć. Nie, on ma to na plakacie wyborczym. Legutko. Czy ja widziałem te plakaty, to są niedobre, ale to tej dyskusji. Legutki, która dzisiaj trwa, gender tego uniknąć. Takie niebieskie plakaty tutaj na medywie, ale może są jeszcze inne. A to nie jest plakat wyborczy do Europarlamentu. To jest plakat reklamujący dzisiejszą konferencję, która jest... A to przepraszam, no to w takim razie... Ale oczywiście ja to jest w ramach kampanii wyborczej. Teraz to się stało jeszcze na partii politycznej konserwatywnych, ale właśnie strategii wyborczej, bo część się tego boi się tego zagrożenia. To jest jeszcze ta szersza narracja, o której wcześniej wspominałem, to jest wpisanie gender, ideologii gender w szczycie narracji, która się pojawia od wielu lat w Unii Europejskiej, o homoseksualistach, ateistach, o masonach, o spisku globalnym. Rozbudowanie kolejne słowo narracji. Ten w 2005 roku PiS wykorzystywał bliżej niesprecyzowany układ, który mogło być każdy, wszystko, walka z układem, ale czy nie z układem, no układ jest, wszyscy wiemy, szara sieć i tak dalej. I to się sprawdziło. Teraz potrzebne jest nowe słowo, nowe skupienia, bardzo obły, pod którym można połączyć absolutnie wszystko. Ideologia gender to jest właśnie takie świetne narzędzie. Ateiści tam, LGBT, feministki, Unia Europejska, no wszystko. In vitro, aborcja, tak. Prawda. No, mikro, tak. Cywilizacja śmierci, można też. Dokładnie. To dobry moment. Cywilizacja śmierci. To tak próba pójdzie. Oczywiście. Im mniej będzie klarowny termin, tym lepiej. Tak naprawdę nikomu nie zależało na wyjaśnieniu tego, co się definicji nie tylko wkładamy coraz to nowych tych. Dokładnie. Na się zastanowić, jakie w takiej atmosferze i takim państwie są szanse na realne wprowadzenie czegokolwiek, prawda, oświeconego, skoro certyfikaty w tym tygodniu, tak? Tak, to te certyfikaty. Ale ten się zajmuje, bo my się wkurzył, to właśnie szkołą, na razie nie będą propagować ideologii. Gender i men, ale men się jeszcze oficjalnie nie wypowiedział. On tylko kazał mógłby się nie dowiedzieć, gdyby nie środowiska feministyczne, które spotkały się. No przyciągnąć jest naszej donosi, co się dzieje. No, tak. Na szczęście tam ci idioci kazali sobie za to płacić. Ale dzięki temu men ma świetny kluczek, instytucja publiczna, to ja to wydaje pieniądze, takie zamówienia publiczne i tak dalej. To są takie bo to przynajmniej było żyć. Sąd z tego Wołomina chce za to płacić, czy nam burmistrz. Czy wójt, przepraszam, oni są na wójta, tak. Ale to jest pan wójt, przynajmniej tak. Wyłożenie się z tamtej strony, prawnoprawnie, że tutaj prawdopodobnie nie będzie miało za co pogodzić. Kończu Kraków też jest gmina. Żeby jeszcze było ciekawiej, to nie wiem, czy ty, Magda, jakby potwierdzisz to doświadczenie, bo masz większe pole, pracujesz też z dzieciakami, prawda? Już nie. No, ale... Jeszcze dzieciakami. Magda między innymi organizowała takie warsztaty, które stały się antybohaterem w którymś momencie tej całej dyskusji. Tak się złożyło, że na tych warsztatach był również mój syn. I to były warsztaty, Magda, jak one miały tytuł? Wiesz, nie wiem, który twój był, ale to twój bitek był chyba po prostu antydyskryminacyjny. To było jeszcze przed całym zamieszaniem związanym z ideologią gender. I rzeczywiście na tych warsztatach one były zorganizowane przy okazji jednego w jednym z przedszkoli chyba tutaj na terenie Krakowa. I zostały pozytywnie przyjęte, był taki trend, żeby dzieci wychowywać wtedy równościowo i rodzice to była taka forma mody troszeczkę, że przyprowadzili te dzieci. Nie ingerowali zupełnie w przebieg zajęć, robili zdjęcia poszły oczywiście na Facebooka, to było takie fajne.
później się zaczęła ideologia gender i jeszcze wcześniej właściwie miałam takie warsztaty w Bunkrze Sztuki przy okazji wystawy Janny Pawlik i one dotyczyły niepełnosprawności. Wtedy wyszła ta bajka Myszka Franciszka i ona tam... No i te warsztaty już tak średnio były oceniane. Później były kolejne do Radziszewskiego wystawy warsztaty związane z... Zatytułowaliśmy je właściwie tak Oswój swojego demona. No i to już się tak się nieszczęśliwie zbiegło. Chodziło po prostu o walkę ze swoimi słabościami, tak? W takim... Ona nabrała takie metaforycznego wymiaru po prostu. Demonologia. Tak, ale to się fatalnie zbiegło, że to się akurat zostały te warsztaty przeprowadzenia w dniu śmierci papieża, tak? No i wtedy Fronda już niestety opublikowała bardzo krytyczny artykuł, tak? Zupełnie nie wnikając w to, czego warsztaty dotyczyły. Więc ale całe zamieszanie trwało chwilę i właściwie zepsuło mi może dwa poranki pracy tak naprawdę. Natomiast teraz już z dziećmi nie pracuję od jakiegoś czasu, natomiast to, co jest charakterystyczne, to widziałam, jaki ma wpływ to, jak dzieci są wychowywane w domu na dzieciaki też. Bo prowadziłam takie warsztaty, też dwa tygodnie się opiekowałam na feministycznym obozie z dzieciakami, gdzie przyjeżdżały osoby, których rodzice czy mamy były tak nastawione prorównościowo, antydyskryminacyjnie, można powiedzieć. I te dzieciaki były bardzo otwarte. Jeżeli się pojawiała bajka Król i Król, no to one później się bawiły w Królową i Królową, tak? Zupełnie nie przekładając tego i nie zmieniając chyba orientacji, z tego co wiem. Natomiast kiedy takie dzieciaki przeprowadzałam do osób, które przychodziły jakby z ulicy tak zwanych, to dzieciaki wstawały i po prostu mówiły, że coś jest nie tak w tej bajce. Nie mogły w ogóle jakby przejść tej granicy między zmianą tej koncepcji, w której one funkcjonują. Więc to było też bardzo ciekawe doświadczenie. A później robiłam badania na poziomie licealnym, tak jak ideologia gender jest partycypowana w procesach edukacji. Czy właściwie jak się mówi po prostu o płciowości i seksualności w szkołach i się nie mówi w ogóle. Ja przeprowadzałam te badania, później dotyczyły szczegółowo analizy lekcji języka polskiego, czyli jak się interpretuje teksty literackie. Rzeczywiście mówi się o płciowości, seksualności, ale tylko i wyłącznie jako o temacie literackim, tak? Że a wystąpiło to w erotykach, gdzieś u Gombrowicza była ta łydka, pupa, ale to bardziej jest symboliczny wymiar tego wszystkiego i należy to tak rozumieć. Czyli nie ma jakby przestrzeni, żeby młodzi ludzie, tak, a badani z całej Polski mogli w ogóle porozmawiać na ten temat w szkole. Czyli to nawet nie jest problem tylko i wyłącznie tego, jak dobierzemy kanon, tylko jak my o nim w ogóle rozmawiamy, albo nie potrafimy rozmawiać. No tak, ci młodzi ludzie nie rozmawiają o tym w szkole, tylko ustępują uprawiają seks, a potem są dobrze. I tak do tego się to kończy. A to jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo też pozwolę sobie dopowiedzieć, to ty zauważyłaś, że my się boimy, właściwie ta debata się skoncentrowała na tym, że chłopcy staną się dziewczynkami, tak? Albo że heteroseksualni staną się homoseksualni. Czyli znowu tutaj nie bierzemy pod uwagę tego, że to jest debata w gruncie rzeczy o normie, tak, kulturowej, co jest normatywne i co właściwie za tą nienormatywną rzeczywistość uchodzi i czego my się boimy, tak? Tak samo jak była ta debata nad pracą, która głosiła, że nie pamiętam, czy chłopcy z pracy broni byli parą gejów, czy kamienie na szali? Kamienie na szali. Myśmy w ogóle straciliśmy z oczu, że to jest debata właściwie, czy oni byli, czy nie byli, a nie pytaliśmy się, co znaczy być osobą homoseksualną w naszej kulturze, nie? Dlaczego to jest tak negatywne? Wolno być. No właśnie. I jak to w ogóle połączyć z patriotyzmem? To już w ogóle było bardzo z definicji homoseksualiści nie mogą być patriotami. Tak. Jest przywilej dla nielicznych. Bo są z Unii Europejskiej, z tego ja cywilizacji śmierci, więc jak mogą być patriotami, jak cywilizacja śmierci, tak dalej. Nie są patriotami i nie są katolikami. To kolejnie, to jest w ogóle. Nie, oni byli katolikami. Nie, oni mogli być katolikami. Pamiętam jedną z takich pierwszych akcji, niech nam zobaczą, pewnie kojarzycie te plakaty. I tam na jednym z plakatów była właśnie dwójka chłopaków, z których jeden, jak się okazało, był organistą. I to jest właśnie bardzo ciekawe, jak się w Polsce nakładają te wszystkie złe kategorie, tak? Że i my chyba dlatego tak... Ta kategoria gender po prostu została bardzo szybko tak stabilizowana i straumatyzowana, że jeszcze zanim się ją wyjaśniło, to już i tak wszystkim się robiły takie ciągi po prostu skojarzeń, tak? Jak gender, no to aha, no to gej. Prawda? A słowo gej zostało już kilka razy wcześniej przerobione. Tak, ale to, że zostało tutaj, my wiemy, że tak naprawdę pani w pociągu, tak.
jak się jej zapytało... Jedno, tylko przybiera różne postaci. No tak, jak homoseksualista, to pedofil, to prawie równo używa. I to są takie ciągi, że po prostu w głowie osoby, które brały udział w tej dyskusji, widać, że mają w ogóle nieprzemyślane takie relacje między słowami, które uznaje się za tożsame. One są po prostu, to są synonimy. Prawda? I że jak się powie, feministka, to się myśli gej. Jak się myśli gej, to się myśli niekatolik. Jak się myśli niekatolik, to się myśli nie Polak. I tak dalej, i tak dalej. I tu właśnie problem tego chłopaka polegał na tym, i to było szczególnie dotkliwe, że on był praktykującym katolikiem. Był organistą i dla niego to był rzeczywiście ogromny problem, że on po tej kampanii dostał zakaz wejścia do kościoła. Więc jakby widać, że te dyskryminacje są krzyżowe, to znaczy na tą dyskryminację płciową i na to rozumienie płci nakłada się kwestia seksualności, potem nakłada się kwestia właśnie wyznania, do tego nakłada się kwestia narodowości i tak dalej, i tak dalej. No bo też oczywiście jakby skojarzenie w polskim takim dyskursie nacjonalistycznym gejostwa, żydostwa, prawda, Unii Europejskiej i tak dalej, to wszystko po prostu jest w jednym pakiecie. I to jest niesamowite po prostu, jak te słowa są niepodzielone gdzieś tam. To jest inna kwestia. Jest tylko jedna linia dokonywania wyborów i wszystko inne jest złe. To się nie zdualizowane. Nawet nie, bo jest jedno oblicze dobra, a zło ma wiele postaci, ale to jest to samo zło. W związku z tym bardzo łatwo skleić jest jakby wszystko, co nie jest dobre, w jedno zło. Nie, ale to jest właśnie taki dualizm. Tak, ale to dobro zło. Tak, natomiast to dobro jest bardzo takie linearnie rozumiane, nawet jeśli... Jeśli różni ludzie rozumieją je inaczej, to zawsze to jest linearne. Czyli, że jest jeden wzór postępowania dopuszczalny, a wszystko inne jest mniej lub bardziej złe, ale jednak... No, złe. Mi się wydaje, potem się to prowadzi do gorszego. A potem się okazuje, że jednak bardziej złe. Dlatego Zośka nie mógł być gejem, bo by nie mógł być patriotą, nie mógłby być Polakiem, więc prawdopodobnie byłby Niemcem. No i w tym momencie cała koncepcja kamieni na szaniec nam się, no bo co, jak to szpieg? No po prostu nie ma miejsca na takie dziwolągi. Tak, albo Niemcem, albo Żydem, to gorsze. No właśnie, to mógłby być Żydem. Nie, to już byłoby najgorsze. Sądzę, że przy jakimkolwiek zagrożeniu odpukać przemocą, wojną do naszego kraju, to nie byłoby w ogóle miejsca na takie dziwolągi jak gender, bo role społeczne by się utrwalały w celu obronności. Tak, ty co woli, to potrafi właśnie jeszcze ale to właśnie nie. To znaczy, jeżeli chodzi o to, że kobiety... W czasie wojny wszyscy mogą być mężczyznami. Tak, chyba że kobiety będą się zabijać. Tak. Znaczy, to jest dopuszczalne, że tylko to się wojny... W wielu krajach to się też dzieje, tak gdyby kobiety w armii i nawet w państwach nie zachodnim. Też teraz no, to... na pewno w Syrii też już dużo do szkoły się zaangażowało i w ogóle to jest inna strona jeszcze w kwestii wojen, ale w Stanach Zjednoczonych mieliśmy taką sytuację w czasie II wojny światowej, gdzie mężczyźni poszli na front, więc kobiety zaczęły pracować w fabrykach, to też potem spowodowało tą jakiś sposób pewną formę niezwolenia, bo musiały wyjść w role męskie. Stereotypowe modele męskie, fabrykantów i tak dalej, i tak dalej. Potem są lata 50, była jakaś inna akcja propagująca prawidłowe wzorce kobiety i mężczyzny. Właśnie ten moment specyficzny się sielakowy obraz w Ameryce, lat 50. Z parką domową. Przedmieścia, słynna amerykańska. Przedmieścia, można zająć z pracy, steczką, żona, dziecko. A to też wiązało się w dużym stopniu właśnie wzorzec był promowany tak mocno wtedy, właśnie po to, żeby jak gdyby zmienić to, co zmieniła II wojna światowa, czy cywilizację kobiet, odwrócić trendy. Z kolei nie musimy też kobiety w armii, i to chyba nie tylko kwestia działań medycznych, ale jakby ten wzorzec kobiety uzbrojonej też kojarzy, że tam był mieć jakby wojna, potrafi pewne rzeczy paradoksalnie też wywrócić, że nie strony są te wzorce. No to właśnie odróżnimy to, co się dzieje w trakcie wojny,
roli kobiet w trakcie wojny, a opis wojny późniejszy, po wojnie, powiedzmy jeszcze stajami. I tu rzeczywiście w tym opisie późniejszym często chyba mamy elementy ulubowania roli kobiet, czy marginalizowanie ich do tak, pomocy. Chociaż w czasie samej wojny ta rola kobiet była niż bardziej męska, że tak powiem, że została. One tak, katalizowały, tak, pewne problemy, natomiast zawsze pozostaje pytanie, czy interesy kobiet są realizowane w trakcie pokoju, prawda? I dlaczego wtedy ani wojna, ani gender nie pomaga? Nie wiem, nie wiem, czy czytaliście ostatni felieton Moniki Płatek w Wysokich Obcasach. Nie wiem, czy ostatni, bo ja w sumie to czytam Wysokie Obcasy z opóźnieniem, kiedy mam czas, więc może to wcale nie był ostatni. W każdym razie w felietonie była taka migawka, a to było na 8 marca oczywiście. Czyli Dzień Kobiet. No i taka była migawka z polskiej szkoły, że dzieci, ośmiolatki, więc to jest druga klasa, miały opowiadać o swoich mamach. Ale w jaki sposób? Dostały cztery wzorce. I do którego z tych wzorców pasują ich mamy? Cztery, to i tak dużo. I te wzorce to było tak. Matka Boska, Matka Teresa, jeszcze jakieś dwa wzorce, już kurczę, teraz nie pamiętam, ale dokładnie w takim klimacie. Najpierw te dzieci miało za zadanie odkryć cechę charakteru, która kryje się za danym wzorcem. Więc to była skromność, poświęcenie, jakaś taka jakby... jakby to określić, taka postawa właśnie takiej cichej robotnicy. Proszę? Jak od Matki Teresy, to mówi dziewczę sady. Skąpstwo. Ja bym jeszcze dał skąpstwo. Wszystkie one były oczywiście, wszystkie one były matkami, prawda? Nawet Matka Teresa była matką. Chociaż wiadomo. No i właśnie dzieci miały wybrać, że ich matka była... A pozostałe dwie to też tak. Wzorce można powiedzieć, wiemy jakie, prawda? Czyli taka ciepła, dobra kobiecość, ta tradycyjna. Poświęcająca się, która nie chce nic w zamian, po prostu daje, a nie bierze, no po prostu no i w dawaniu ma sens życia. No i te biedne dzieci musiały wybrać, do którego modelu ich matka pasuje. No i tak właśnie próbowały na siłę, no ale właśnie to był taki felieton oparty na tym, że to relacjonował właśnie ośmiolatek, który przyszedł i zgłosił, że w ogóle wyszedł taki sfrustrowany, no bo jego mama do żadnego z tych wzorców nie pasowała. Coś z tą matką jest nie tak. I co z tą matką jest nie tak, prawda? I teraz jak tą matkę, która jest wyrodną matką, bo pewnie pracuje, pewnie jest, nie jest nauczycielką, tylko na przykład jest inżynierką albo kosmonautką, no nie wiem, czy to jest prawnikiem, no dokładnie. I teraz co zrobić właśnie z takim, z tym rozdźwiękiem pomiędzy pewnymi wzorcami, mitami, stereotypami, których szkoły, podręczniki są pełne i realnym doświadczeniem dzieci, które już stykają się z tak rozmaitymi wzorcami i męskości, i kobiecości, bo to nie tylko chodzi o kobiecość, tak? Ale w książeczkach, i ja to przerabiam jakby na co dzień, tak? Dalej w książeczkach dla tych pierwszaków panowie pracują, a mamy siedzą w domu. Ewentualnie są lekarkami, które cierpliwie, prawda, tam badają te dzieci. Mogą też być lekarkami, ale to z obrazka nie wynika. Oczywiście są podpisane lekarz, nie? No to jest inna sprawa. Ewentualnie są nauczycielkami, bo policjantek no to nie ma. Po prostu w tym kraju nie ma policjantek. I teraz jakby też... To jest niesamowite po prostu, że jest sfera mitów i symboli i ona jest dalej reprodukowana. I są te dzieci, które mają zmysł obserwacyjny, bo dzieci są świetnymi obserwatorami i jakby widzą, że tutaj coś się nie skleja. Tylko co te dzieci muszą zrobić, żeby sobie posklejać, żeby właśnie nie wychodzić po każdej lekcji z poczuciem moja mama, mój tata jest beznadziejny. Bo skoro oni są beznadziejni, to ja też jestem beznadziejny. Albo ja, dziewczynka. No i teraz muszą wypracować sobie jakieś mechanizmy obronne,
I prawdopodobnie to są mechanizmy, które właśnie polegają na tym, żeby nie widzieć, że cokolwiek się zmieniło. Prawda? I to też widziałam w przedszkolu, kiedy, no to było niesamowite, to było takie przedstawienie na Dzień Mamy. I ono miało mieć charakter emancypacyjno-feministyczny, jak mi panie przedszkolanki powiedziały. I polegały na tym, że dzieci odgrywały takie właśnie role, że mama chodzi po domu i tak, budzi rano, dzieci, wstańcie tam do męża, kochanie, naszykowałam ci obiadek. I biegnie do tego dziecka. I to dzieci odgrywają te role, więc to jest po prostu coś niesamowitego. Ja siedziałam po prostu zszokowana. Te dzieci oczywiście, tak, dzieci, które grały rolę dzieci, były niesforne, broiły, rozrzucały wszystko, nie umiały pościelać łóżek, butów sobie zasznurować. Mąż oczywiście palcem nie kiwnął, siedział za gazetą, pił kawę i w ogóle nic nie wiedział, co się dzieje dookoła. Po czym ta mama zaprowadzała dzieci do szkoły, tata szedł do pracy. I nagle przyszedł moment buntu. Mama mówi, to już dalej tak być nie może, ja już nie wytrzymam. Cała publiczność sympatyzuje, wkręca się w tę akcję, rzeczywiście ona się zbuntuje. Jak ona się zbuntuje? Zakłada sobie piękny kapelusz i umawia się ze swoją koleżanką na lody i do salonu fryzjerskiego. I tak cała ta historia kończy się oczywiście takim, taką puentą, że tata z tymi dziećmi jest zrozpaczony, kompletnie świat mu się załamał, no nie wie co zrobić, no brakuje tego elementu, który codzienność trzymał w ryzach, ale wszyscy machają ręką, że jak mama wróci od tego fryzjera i z tych lodów, to już na szczęście wszystko wróci do domu. Robi kolację. No i brawa, brawa. I dzięki temu właśnie wszyscy rodzice, z których, jak państwo wiedzą, żeby dziecko w Krakowie zapisać do przedszkola, obydwoje rodzice muszą pracować. To jest po prostu taki problem z miejscami, prawda, żeby zdobyć. Więc jakby tym wymogiem, który jest niemal stuprocentowy, jest taki, że obydwoje rodzice pracują. Dzieci odgrywają rolę po prostu, proszę? To muszą mieć obydwoje rodzice? No nie, ale może być... Jak jest tylko jedno, to jedno musi pracować. Ale musi to być osoba też... Takich przypadków nie było akurat jakby w tym przedszkolu, więc jakby widziałam ten codzienny trud matek i ojców, którzy musieli zdążyć tam przed tą godziną 17, żeby te dzieci odebrać ze żłobka. No i właśnie oglądają takie przedstawienie, które się po prostu nijak ma do rzeczywistości, w której żyją i rodzice, i dzieci. No i po prostu to było niesamowite, że te dzieci są wkręcane w takie spektakle, w których się odgrywa rolę społeczne kobiet i mężczyzn. To jest scenariusz tego spektaklu. Internet, proszę pani. Ale to są już gotowe scenariusze? Są gotowe, absolutnie, ale w podstawie programowej, bo ją czytałam, w przedszkolu jest ewidentnie wpisanie, przekazanie treści rodzinnych i ról społecznych kobiet i mężczyzn, czyli jest element edukacji genderowej, jest ideologia gender, tylko konserwatywna. No tak, no i teraz się bierze taki, że feministka to jest ta, która zamiast gotować i dobrze są dzieci, tak? Ale codziennie, bo to wiesz, raz w miesiącu się można zbuntować, nie? No to kosmopolitan jest, no po prostu. Także ideologia gender jest, i tak jak przed gender się nie da uciec, tak się nie da uciec przed ideologią gender, bo Kościół też ma ideologię gender, tylko że ona jest konserwatywna, prawda? Natomiast ideologią nazwano w tej całej dyskusji tylko te wzorce, które nie są konserwatywne. Te są ideologiczne, natomiast konserwatywne są nieideologiczne. To jest stały podział, mówi prawda, a wy widzicie ideologię. No właśnie. To jest takie największe szataństwo w tej całej dyskusji. No a dzieci właśnie gdzieś się z tym zmagają, ale ja już widzę, że ten moment takiego pozytywnego otwarcia na grę gender to jest jeszcze przedszkole. Natomiast już szkoła to jest taki, nie wiem Magda, czy też to widzisz, że te młodsze dzieci są absolutnie otwarte na wszystkie zabawy związane z tym i kompletnie w ogóle nie rozumieją, dlaczego nie można powiedzieć, że się chce być piratką.
Ja myślę, że w ogóle dzieci jeszcze nie są na tyle okupione przez system edukacyjny, mówiąc dosłownie, że jeszcze mają jakieś elementy krytycznego myślenia i zdolność refleksji, takiej zaskoczenia. A później no, my uczymy się, czy dzieciaki się uczą pod testy, pod rozwiązywanie, tak? To nie jest tak, że czytamy sobie lekturę, czyta się lekturę w szkole i uczy się krytycznego myślenia. Uczy się tego, co oni mają napisać później na egzaminie maturalnym, zresztą wiesz. Więc to jest na pierwszym planie. Jest sporo mądrych, światłych nauczycieli, nauczycielek, którzy robią coś ponad program, tak? Ale mimo wszystko później pada informacja, do testu musi się nauczyć tego i tego. I później trafiają na zajęcia studenci, którzy na przykład na wykładzie absolutnie nawet nie zrobią notatki, bo nie mają tego na zaliczenie z oceną. Tak? Póki nie ma jakiegoś bata nad nimi, to oni po prostu absolutnie nie włożą nawet minimum, tak mamy przynajmniej doświadczenia, takie wysiłku, żeby chociażby coś zanotować, tak? Czyli no, po prostu siedzą i widać, że ewidentnie patrzą w inną stronę. Więc natomiast na zajęciach mam takie porównanie, gdzie jest ktoś się kończą oceną albo jakimkolwiek formą zaliczenia, jest oczywiście od razu hiperaktywność, tak? Czytanie wszystkich tekstów, bo wiadomo, że trzeba, tak? Więc to też się przekłada moim zdaniem odbieranie rzeczywistości, krytykowanie i namysł w ogóle nad czymkolwiek, tak? No, tak. Ale myślisz, że to się może zmienić oddolnie, czy żeby szkoła zaczęła zwracać uwagę na właśnie taką edukację równościową, taką, prawda, z wrażliwością na gender i w ogóle włączenie, czy to musi iść inicjatywa gdzieś tam odgórna? Myślę, że niestety bez inicjatyw odgórnych, ustawodawstwa i pewnych rozwiązań formalnych to po prostu nie przejdzie. Ja tak liczyłam, że... I nauczycieli. Tak, znaczy ja pisałam... Ja przekonywałam właściwie, że jesteśmy w stanie zrobić bez rozwiązań formalnych coś takiego, że sobie analizujemy dany tekst na zajęciach i w sposób kreatywny, i twórczy, i wywrotowy, ale później jak przychodzi egzamin maturalny, mają zdać go w określony sposób, czy jeżeli nie ma tych takich rzeczywiście jakiegoś rozwiązań formalnych, przynajmniej tak się wypowiadają osoby pracujące w organizacjach pozarządowych, to po prostu nie ma siły, żeby w instytucjach państwowych prowadzić rozwiązania równościowe i koniec. Ja jeszcze powiem może, że kontynuacją tych konserwatywnych grup społecznych była według mnie krakowska edycja Kongresu Kobiet, na którym byłam ostatnio, ponieważ był panel, czy katolicy może być feministką, gdzie nawet pro-life próbowali coś powiedzieć, nie zostali dopuszczeni do głosu, bo... Nie jeden powiedział. Bąknął. I gdzie nawet w sposób postępowy określono księdza Oko jako dodę katolicką, prawda? To było ładne, takie postępowe. Natomiast w jakichś kwestiach aksjologicznych nie przeskoczą katolicy pewnej roli społecznej kobiety. Natomiast nie było żadnego, i to na pewno było tendencyjne, panelu dotyczącego przemocy i dyskryminacji kobiet w polskim społeczeństwie. Fakt, że ten kongres aktywizował kobiety z województwa, prawda, i miał takie założenie. Natomiast bez naprawdę jakiejś twardej woli politycznej, powtarzam to, że gender i sprawy równościowe nie wejdą do szerszego obiegu, bo zostaną rozmyte albo zaanektowane przez różne środowiska. Czyli na początku samego kongresu tam były tematy genderowe, był tam wykład, zapomniałem kogo, ale odnośnie właśnie też temat gender był poruszony z ujęty, to zapomniałem, z skazaniem woli tylko do kucia, ale z punktu widzenia psychologicznego właśnie o tym genderem, z punktu widzenia... Tak, i to był bardzo fajny wykład, ale to właśnie taki wykład o tej genderowości. Pani Flis. Właśnie, Flis. Wiedziałem, że ważne zjawisko, odnośnie, wiesz, na właśnie przykład z innych kultur, a na tym, jak ten gender w innych kulturach, w innych cywilizacjach wygląda, świadomo, że w fajnym przykładzie o tym, czym naprawdę jest ta właśnie płeć kulturowa, jak w różnych kulturach relacje, role kobiece wyglądają inaczej, więc jak wiele rzeczy jest tak naprawdę umowne z punktu widzenia kultury. I to trafiło jeszcze do tej całej sali, została tam wielkie brawa, a tam były panie z całej Małopolski, w większości właśnie spoza Krakowa, więc nie, że mieszczanki, które powiedzmy mogą być lepiej wyedukowane i tak dalej, ale gdyby była taka reprezentacja grupy, tam była jakaś pani w strojach, jakaś taka szersza reprezentacja różnych grup, w jakimś stopniu tam miała miejsce. Oczywiście tutaj już jaka weryfikacja różnych grup klas społecznych miała miejsce z samego faktu zainteresowania się kongresem kobiet, pewne grupy osób w ogóle nie były zainteresowane tego typu wydarzeniem, więc na fakt, że ktoś się zainteresował, zapisał do udziału w tym kongresie, to jest jakąś weryfikacją i mógł zakładać, że jest to jakiś poziom też jakiś wcześniejszy, kulturowy, ekonomiczny, klasowy.
ale mimo wszystko była tam jakaś reprezentatywność, więc to gender się tam, czy temat gender się tam pojawił. A w tym panelu, o którym mówisz, czy katolicka może być kobietą, no wiadomo, że jak się słucha tego, co mówi polski episkopat i to, co książorko mówi, to rzeczywiście to było coś zupełnie innego, krytycznego, widać było, że nie wszyscy w kościele katolickim to ksiądzowko i to było optymistyczne, ale rzeczywiście, no, to mnie jak była dyskusja środowiska znaku, tam był ksiądz Prusak, to jest swoją drogą chyba taki właśnie najbardziej wywrotowe rzeczy de facto tam powiedział, bo wiele rzeczy najbardziej wywrotowe, mimo że poza tą Dodą, to jednak on powiedział bardzo krytycznie o samym kościele i to pod tym względem było też ciekawe spotkanie, ale no, też nie oczekujmy od tego uśrednictwa katolickie, nawet te bardziej otwarte, nawet te bardziej intelektualne, autokrytyczne, pewne rzeczy przeskoczą w Polsce. Że nawet jak mają myśli wychodzące poza to, to nie powiedzą pewnych rzeczy, żeby nie spotkała ich kara taka jak od księdza Bonieckiego. Przecież księdza Prusaka też już chciano uciszyć, też już tam miał chyba blokady mu wprowadzono, bo zbyt odważnie pewne kwestie mówił. A i tak jest dużo cichszy niż Boniecki, Cielemański już nie spadł. Ja uważam, że w kobietach, nawet ze środowisk katolickich, pewnie, ale ten potencjał takiego buntu na poziomie obyczajowym naprawdę jest, tylko one po pierwsze nie mają pojęć, nie wiedzą i nie wiedzą, co z tym zrobić i bardzo boją się wyjść poza rodzinę i do przestrzeni publicznej. I tutaj bez tych działań odgórnych po prostu nic nie będzie. One będą cały czas mówić, bo mężczyźni tacy są. Koniec pojęcia, koniec dyskusji i tak dalej. Tak, i to się utrwala Był słaby, co prawda, ale ten element genderowy był we wszystkich projektach tak zwanych miękkich z Unii Europejskiej. To przecież było wpisane, że one muszą być wszystkie równościowe, że mają traktować równo, że mają porównywać role społeczne, nie stygmatyzować. I albo te zapisy były lekceważone, albo traktowane formalnie. Znaczy jak tam gdzieś było zapisane, że ma być równościowo, to znaczy, że jest, że warunek został spełniony, nawet jeśli nikt prawda to spełniony czy nie. Więc jakby sam taki przymus formalny, bo przecież wszędzie istnieje, wszędzie to jest wpisane i my formalnie jakby pani minister polityki regionalnej wszędzie mówi, że to wszędzie było zrealizowane. Więc kto ma to nauczyć? Nauczyciele, którzy nie przerobili własnym życiem. Ja wiem, tylko że najpierw są jakby te programy dla tych, co mają. Przecież tam wiele programów jest dla osób, które mają zajmować się edukacją równościową czy antyprzemocową. Przecież cały cykl w każdym województwie był, prawda, dla tych osób, które mają jakby szkolić innych osób. I mówię, że albo to zostało potraktowane formalnie, to znaczy jeśli się odbyło szkolenie, to nigdy sprawdza, jaki jest program odfajkowany, że zaliczono, tak? Albo tego nie było. No bo skoro pewnie sprawdzano formalnie, odfajkowano, czyli normatywnie musiało być, że gdzieś tam się ten wątek pojawi, możemy zaliczyć, dopiero jak przyjdzie jakaś kontrola za 2 albo 3 lata w Unii Europejskiej i jeśli nie będą sprawdzać tylko papierów, tylko coś jeszcze, to może zrobią, że być może ten warunek nie był tak do końca spełniony, jak się tam wszystkim wydawało, albo po prostu uznano, że to nie jest tak najbardziej istotne i możemy sobie te pieniądze wydać tak, jak chcemy sobie wydać, a napisać, że wydaliśmy tak, jak powinniśmy. Sam ten przymus jest niewystarczający, bo skąd się musi wziąć? Tu jeszcze był zewnętrzny, jakoby, prawda? Więc można by było łatwiej lekceważyć. Jak nie będzie takiego nacisku społecznego, to sama władza z siebie, dlaczego ma to się robić? Skoro zależy jej tak naprawdę tylko na spokoju. Ale jak rozumiesz nacisk społeczny? Znaczy, organizacje społeczne, to musi być przyjmy donoszenia o pewnych patologiach. Ta masa krytyczna musi być społeczeństwem. Nie można liczyć na to, że dojdzie do władzy oświecenia, a powie, że teraz będzie równo. To jest w ogóle wykluczone. Więc ta masa społeczna najpierw musi jakby pojawić się w społeczeństwie, żeby dopiero władza uznała, że okej, to my albo nie chcemy inaczej, albo chcemy tak jak ten jakiś taki poważny nurt w społeczeństwie się tego domaga. No właśnie nie wiem, jak to z tym będzie, dlatego że nie byłam na tej konferencji tutaj właśnie w Krakowie, w dniu, w którym była manifa, czy to była sobota, kiedy leżałam po prostu błożnie chora. Wiem, że w Krakowie był Donald Tusk, który właśnie patronował takiej konferencji poświęconej kobiecie.
I właśnie uważał, że, znaczy powiedział takie słowa, tak, że polityka jest kobietą, że polityka potrzebuje kobiet, zwłaszcza w kontekście tego zamieniającego się konfliktu na Ukrainie, gdzie wyraźnie właśnie używał też takich genderowych, ale znowu dość stereotypowych wyobrażeń. Kobiety łagodzą obyczaje, tak? Czyli jak będzie więcej kobiet w polityce, to nie będzie wojen, prawda? No bo wiadomo, że to chłopcy się chcą bić, a dziewczynki ich będą łagodzić. Więc znowu, to jest taka pułapka, że chcąc jakby kobiety pogłaskać, to się im mówi, bo wy jesteście takie ładne, grzeczne i kochane, no to my was weźmiemy, ale potem jakby to w jaki sposób wygląda między innymi system partyjny w Polsce, prawda, że jest jakby liderski i wiele kobiet na różnych takich spotkaniach mówiło o tym, że nawet wchodząc do polityki, nawet gdzieś tam się pojawiając w różnych takich inicjatywach, zaczyna działać w którymś momencie taki mechanizm lojalnościowy, że jeżeli po prostu zaczyna się zbyt odważnie te różne kwestie związane z dyskryminacją, z wykluczaniem, nie tylko kobiet, ogólnie, z wykluczaniem społecznym mówić, które przecież są bardzo trudnym orzechem dla kapitalizmu po prostu, tak? No bo polityka prospołeczna kosztuje. I teraz jeżeli się zaczynamy dopominać o, nie wiem, o głosy, interesy tych, którzy zostali wykluczeni, czy to będą kobiety, czy to będą niepełnosprawni, czy to będą mężczyźni, ojcowie, czy ktokolwiek inny, to tym, którzy mają ochotę na przejęcie władzy po prostu, albo ci, którzy mają władzę, po prostu to nie pasuje. I wiele kobiet na takich spotkaniach mówi, że po prostu nie interesują się, nie chcą się angażować ani społecznie, ani politycznie, no bo jakby nie widzą tych efektów, które to przynosi. To jest wszystko pokrywane takimi ładnymi laurkami, które zwłaszcza raz do roku, czyli 8 marca, politycy składają pod tytułem my wiemy, że jesteście wspaniałe, takie pracowite, takie dzielne, bez was to w ogóle by nas tu nie było, za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta, prawda, bo przecież każdy miał matkę, ma żonę i tak dalej, ale jakby w tej warstwie takiej praktycznego życia społecznego, no dalej jest przepaść płacowa, zwłaszcza w instytucjach właśnie budżetowych, państwowych. Mnie się wydaje, że po latach 90 i później, kiedy możliwe było jeszcze wyrażanie takich równościowych i społecznie liberalnych poglądów, nastąpiło cofnięcie. Zresztą to widać, że te debaty społeczne, kulturowe, jakie one się jeszcze toczyły po roku 90, 7, 9, teraz tego nie ma. Teraz są pseudo-debaty, pseudo-problemy wynikające z tego, że ktoś tam o tym mówicie, to my wam odpowiemy i będzie dobrze, bo taka jest sytuacja. Natomiast z jednej strony... Ale masz pomysł, dlaczego tak się stało? No bo w zasadzie, no... Powinno być właśnie odwrotnie, bo ja też mam takie poczucie, tak, że jakby zamiast jakiegoś progresu jest coś w rodzaju cofki. I to wiele osób jakby widzi to też w kwestii takiego początkowego boomu, na przykład na gender studies, badania feministyczne, badania, nie wiem, queerowe i tak dalej. Teraz na przykład w tym roku po raz pierwszy prowadzę zajęcia, które nie mają w nazwie ani gender, ani feminizm, bo tamte nie weszły. Tak? No nie wiem dlaczego, bo nie miałam okazji jakby rozmawiać. Nie jestem etatowym pracownikiem, więc jakby jestem na zleceniach i dostaję to, co mi dają, tak? Zgłaszam kilka propozycji. Żadne z tych propozycji, które zawierają w sobie jakiś brzydki, mówię o jocie, tak? Brzydkie słowo na F, na G albo coś, no to, to nie. Natomiast na przykład krytyka kulturowa, to już brzmi inaczej. Prawda? I teraz to... ideologii dominującej. Skończyły się spory, skończyły się walki, jedni się zniechęcili, inni się wycofali, mamy bezalternatywną ideologię dominującą. I to wyklucza jakby... To trudno powiedzieć, jak długo to potrwa, bo albo się okaże dla kogoś nieprzydatna, albo poniesie klęskę, albo się zużyje, ale to będzie trwało, trudno powiedzieć ile. No to tutaj nie ma, jeśli coś jest, jakieś światełko w tunelu, trzeba uważać, żeby pociąg nie rozjechał.
najbliższe czasy raczej nie znikąd pomoc moim zdaniem. Czyli jednak źle. Albo jeszcze gorzej. No to musimy skończyć jakimś optymistycznym akcentem. Kto ma pomysł? Nie, też nie nadzwyczajnie, bo zawsze może być gorzej. Nie, praca u podstaw, bo to jest jedyne, no praca u podstaw, bo to też z drugiej strony mamy z drugiej strony tę migrację na zachodzie i nie młodych osób, powiedzmy dzieci na zachodzie. Oczywiście część się przerażała tym, co się dzieje w Polsce, więc zostaje na zachodzie, ale część wraca i jest tam rozkłada, które pewne kwestie w różny sposób widzą. Jest jednolity front. Kościołowie i konserwatystom łatwiej stworzyć jednolity front i stworzenia obłego demona, z którym trzeba walczyć. I to jest rzeczywiście łatwiejsze. Strona, powiedzmy, która wie, co to jest gender, zdaje sobie sprawę, jak to jest bardzo złożone i nie jest w stanie dać prostego medialnego przekazu, co powoduje, że te lęki w pewnej części społeczeństwa odnośnie gender, seksualizacji dzieci itd., że one są żywe. Ale mi to nie popadają w skrajność, że jednak nie jest tylko źle, bo jest ciężko. Najbliższy czas może być pesymistyczny. Ale damy radę. Ale z drugiej strony też pewne procesy następują, może sekularyzacja tak następuje. Tak to widzę, że... Ja bym dowartościowywała też te środowiska, profesor Płatek, panią Gryjewską, Piotrowicz, które tam spełniają taką funkcję kontrolną, prawda? I patrzą władzy na ręce, póki w demokracji można patrzeć władzy na ręce jeszcze, tak? Naszej. I to powinno być utrzymane. One tam robią dobrą robotę i poświęcają ten kawałek swojego życia. Potem to jest nagłośnione medialnie. Natomiast jeśli powiedziałeś właśnie o Kościele, o tym, że anektują pewne rzeczy. Dla mnie w dyskusjach ze stroną przeciwną, tych, które są przekazywane w telewizji, które są dosyć prymitywne, to nie są dyskusje, prawda? Ale brakuje czego? Oferty środowisk świeckich, środowisk genderowych w zakresie takiej wyraźnie postawionej oferty, w zakresie kształtowania relacji międzyludzkich, ponieważ Kościół bardzo łatwo wygrywa te 10 przykazaniami, których zresztą nie był w stanie zrealizować nigdy w historii. Natomiast poza tą warstwą teoretyczną nie są wypowiedziane pewne rzeczy wprost, że to nie zagraża, że to buduje i jak ma budować, jak mamy budować te relacje, żeby była jakaś oferta dla społeczeństwa wyraźnie przekazana. Po prostu mi tego brakuje. Ze strony, zresztą każdych lewicujących środowisk, żeby to było, ta etyka świecka, żeby była wyraźnie przekazana, że to nie jest burzenie relacji międzyludzkich, bo na tym bardzo łatwo wygrywać, tylko budowanie w sposób bardziej wrażliwy, tak bym powiedziała, a nie w sposób rozpasany tylko i wyłącznie. Myślę, że to jest też być może kwestia tego, że ten trzeci sektor, NGOsy i tak dalej, są tak w dużym stopniu uzależnione od decyzji grantodawców i różnego innego rodzaju instytucji, do których piszą projekty, w ramach których mogłyby powstać taka oferta, prawda? Czyli żeby były warsztaty dla dzieci, dla nauczycieli, prawda, dla takich czy innych grup. No bo zastanawiam się właśnie, czy to nie jest takie błędne koło, że no, że w pewnym sensie my oczekujemy też takich ofert. Jak one się pojawiają, to bardzo często są słabo nagłośnione, gdzieś tam docierają no, nie do wszystkich. Być może przychodzą takie oferty, jakby nie wiem, no, w jakimś takim idealnym systemie komunikacji. Dotrzeć do wszystkich potencjalnych zainteresowanych, to z pewnością by się okazało, że ta grupa jest wielka. No ale tak jak sobie myślę realnie, ile jest też takich sytuacji, w których nawet tak jak tutaj jakby organizujemy jakąś taką dyskusję, prawda, w którymś momencie ludzie już też zaczynają się wycofywać z tego poszukiwania alternatyw, prawda? I to jest na takiej zasadzie, że a i tak to właściwie co to da, albo to nic nie zmieni. Te organizacje też jakby mają wyczerpywalny budżet. Raz dostaną, raz nie dostaną pieniędzy na to, żeby organizować taką alternatywną edukację na przykład. No a potem zaczyna się pojawiać już taka dziura, której być może nie będzie się dało już nigdy odbudować. To znaczy
Te instytucje, które są najbardziej powszechne, czyli na przykład szkoła, nie są świeckie. Wszystkie inne po prostu pozyskują pieniądze. I pozyskiwanie tych pieniędzy jest dla nich problemem, jeżeli się zadeklarują z tym takim świeckim, albo na przykład, nie wiem, jakimś społecznym, socjalistycznym programem i tak dalej. Wszystkie te słowa, które mam wrażenie mogłyby stworzyć alternatywę, są w Polsce nacechowane jakoś tak nie za bardzo. To równościowe też tak nie bardzo, nie? Antydyskryminacyjne też nie za bardzo, tak? Nie wiem, nawet może lokalne, to jest takie słowo, które komuś się zniczy, czy ale ekologia też już jest ekoterroryzmem, prawda? Będą się przypinać nasze dzieci potem do drzew. Właściwie wszystkie te takie pojęcia, które mogłyby tworzyć alternatywny sposób edukowania, są po prostu słowami w Polsce brzydkimi albo prawie brzydkimi. Natomiast o patriotyzm. Feministycz. Powstało w roku 19 i doprowadziło do trzech wojen światowych, prawda? Pierwszej, drugiej i tej trzeciej zimnej, która się tam kończyła. Wszystko się zaczęło od tego, że państwo potrzebowało narodu. Potem się okazało, że naród potrzebuje kawałka innego państwa i tak. I dopiero jak sobie zdano sprawę, że pojęcie państwa narodowego do nikogo nie prowadzi, można było rozmawiać o czymkolwiek innym. Teraz cały czas u nas w Polsce cały czas operujemy tymi powstałymi w XIX wieku terminami, które nijak nie pasują do dzisiejszej rzeczywistości. Czy jak ktoś się uprze, to będzie upasować, to rolkiem zamknie oczy. I mamy 10 lat rządów PiS-u i to wyraźnie zmieniło polską rzeczywistość, biorąc pod uwagę jeszcze, że te 3 miliony Polaków wyjechały, czyli wyjechali ci, którzy mieli jakiekolwiek nadzieje. Zostali ci, którzy albo nie mają jak wyjechać, albo nie mają nadziei. Nie, no my mamy nadzieję, tylko że wyjechali. Ja mniejszą, także ten. To naprawdę doszło do 50 lat do poważnych zmian społecznych przy powrocie do pojęć rozumienia społeczeństwa na wzór XIX wieku. Nawet ci, którzy używają słów nowoczesnych, to tam gdzieś w tle na końcu mamy XIX wiek. Jest jeszcze taka indoktrynacja kościoła w tej warstwie kulturowej, obyczajowej, bardzo dofinansowana, to co w Krakowie się obserwuje, festiwale, występy, ich takie spotkania dla młodych. To jest bardzo prężne wszystko, także praktycznie tam pieniądze są. To jest to ile pieniędzy? Tak. Ale to już jakby z tym, bo druga jest jeszcze rzecz taka, że mi się też wydaje, że jakoś tak się w Polsce stało, że dyskurs jest zawsze do tyłu w stosunku do praktyk społecznych. W tym sensie, że wiele osób, które się zapyta, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być Polakiem, jeśli już sformułujesz takie pytanie, to odpowie, tak jak na filmie Maska Twardziela, to znaczy być silnym, prawda, bronić tamtego swojego domostwa, być Polakiem, czyli co to znaczy? No oczywiście jakby nas ktoś tutaj chciał zaatakować, no to pobić tego wroga i tak dalej. Czyli jakby kiedy uruchamiamy dyskurs, to wchodzimy w niego i tam w sferze dyskursu się niewiele zmieniło. Ale ci sami mężczyźni, którzy na przykład mają taką anachroniczną definicję męskości, w praktyce dzielą się obowiązkami w domu praktycznie na równi, z dziećmi są zżyci, są przy porodach rodzinnych, chodzą na zebrania. Ja widzę te zmiany. To jest naprawdę zmiana w pokoleniu na przykład mojego taty i teraz jak widzę, w jaki sposób ojcowie przeżywają swoje ojcostwo, to się dokonała po prostu radykalna zmiana. Gender się zmienia. Gender się totalnie zmienia. I teraz, ale jakby zapytać tych samych chłopaków, którzy przed momentem byli tam na tym, co to znaczy być ojcem. No to zarabiać na dziecko, prawda, nie wiem, być autorytetem dla dziecka. Użyją po prostu takich określeń, które mają w głowie. Tak, w sferze idei mówią tym, co słyszą. Znaczy, to może jeszcze funkcjonować człowieka. Nie. Przedstawili w szkole, to się nie ma do rzeczywistości, ale może właśnie jest też taka kwestia, może z jednej strony mówienia pewnej masy, my znamy swoje regułki, ale żyjemy trochę po swojemu. Mamy tradycje.
tradycyjne role kobiety i męskie, ale zwłaszcza, no, może w dużych miastach, może mówię za bardzo z punktu widzenia mieszczucha, ale że właśnie jednak życie jest swoje, teoria swoje, a życie swoje i że w tej praktyce właśnie te zmiany na poziomie właśnie gender nastąpiły bardziej, może to jest kwestia bardziej partnerskich relacji, w związkach, większego zaangażowania mężczyzn, że mężczyzna, który gotuje, to już nie jest jakiś taki totalny szok. Te zmiany następują. Jestem ciekaw oczywiście, jak w innych regionach, jak to się dzieje na terenach wiejskich, na polskich, ale sądzę, że tego typu jest. Ale sądzę, że następują takie zmiany w realnej społeczeństwie. Maski to jest jedno. To jest w ogóle z katolicyzmem czy religijnością w Polsce. To będzie znowu na swoim drogi. Zawsze był rozdźwięk pomiędzy deklaratywnością a praktyką. A opisem, jak to wygląda. To zawsze były nie do końca to tożsame rzeczy. I teraz jest tak samo. Katolicka etyka seksualna. To co mamy zgodnie z katolicyzmem. Mówimy, że jesteśmy katolikami, ale w sprawie seksualności jesteśmy cholernymi liberalni, to się ma nijak. To jest świetny właśnie przykład tego, wydaje się, w innych sprawach człowiek... Ale rośnie na przykład deklaratywny. W ciągu ostatnich 10 lat wzrosła deklaracja, bo to zawsze deklaratywne, wzrosła liczba deklaracji o tym, o czystości przedślubnej, o szkodliwości seksu i antykoncepcji. To jest wyraźna różnica w ciągu ostatnich 10 lat. Znaczy, są tacy, którzy mówią co innego i robią co innego, ale rośnie grupa takich, którzy wierzą, że to, co mówią, jest tym samym to co robią. I to jest to zagrożenie, że jakby część, jakby tak jak mówisz, że tu robi coś innego, ale jak przychodzi do odpowiedzi, to mówią tak jak wszyscy chcemy, żeby, znaczy jak chcą, żeby... Jak wydaje im się, że chcą, to ale rośnie grupa takich, dla których to zaczyna być jednością. Że zaczynają na poważnie żyć tak, jak się wszyscy mówi, że powinni. To nie zostanie to 10% mocno praktykujących. No. Czy pan mówi, sytuacja nie chodzi do polaryzacji, to też w ogóle może temat na nową dyskusję, bo się zbliżamy też o tym, dlaczego pewnie ludzie się polaryzują, to jest jakby kwestia zerwania z tego, co się dzieje. I podoba nam się świat, to mamy różne strategie radzenia sobie z tym, czy ucieczka w jakiś radykalizm, fundamentalizm, ortodoksję. Jest temat na nową dyskusję, chociaż w dyskusji biorą fundamentalizmy. A to może być też to zjawisko, że właśnie rosną te deklaracje, że ci osób wierzy, że w okresie kryzysu, na przykład, że mamy kryzys gospodarczy, a dlaczego ten kryzys jest? No bo ludzie są chciwi, egoistyczni, a dlaczego są tacy? No bo odeszli od Boga, więc jeżeli wrócimy do Boga, do tradycyjnej wartości, będziemy żyć tak, jak nasi dziadkowie i tak dalej, jest odwołanie do idealizowanej przeszłości, to jeżeli będziemy żyć, to się świat poprawi na fali moralnie i ten kryzys, który nas dotyka ekonomicznie, to z tym się ciekawy. Przestępczość, tam różne patologie, że to zniknie. Dla części osób jest taka wiara, gdzie ludzie w tej wierzy i dla nich to jest jakby sposób ucieczki czy radzenia sobie z problemami zewnętrznymi, bardziej psychologicznym radzeniem sobie. Przy niemożliwości zrozumienia złożoności, skąd się bierze kryzys, dlaczego żyjemy w takim, a nie innym środowisku, skąd się biorą te rzeczy, które nas uderzają. Więc sądzę, że to jest raczej już tego typu kwestia. Tu jest też problem właśnie tej radykalizacji czy polaryzacji, bo to czasami wręcz prowadzi do polaryzacji. Fundamentaliści religijni z jednej strony, a z drugiej strony jeśli chodzi o ateistów, spada dominikantes, ta sekularyzacja, równocześnie następuje odejście od kościoła, ale rośnie ilość fundamentalistów. Więc to jest też kwestia polaryzacji, ale być może temat na jakąś osobną dyskusję, to już mi niektórzy podpowiadają prowadzą samą, ale prawda, to godzina 20, więc tak już no tak. Czas w ogóle tak. Na marginesie, ale sądzę, że to o czym zresztą to jest właśnie kwestia tej polaryzacji, która się swoją drogą też następuje odpowiedzi na nasz świat i nieakceptację dla siebie. Bardzo pięknie skończyłeś. Tak poetycko.